Jogurty są dobrym urozmaiceniem niezbędnych w diecie produktów mlecznych. Ich szczególne zalety żywieniowe wynikają z zawartości bakterii kwasu mlekowego, które wytwarzają się w wyniku fermentacji. Bakterie te zasiedlają przewód pokarmowy, co sprzyja zachowaniu równowagi pomiędzy ilością bakterii pożytecznych i chorobotwórczych w jelitach. To właśnie po jogurty, no i kefiry sięgamy zwłaszcza w sytuacji przyjmowania antybiotyków, kiedy może dojść do dysproporcji pomiędzy ilością bakterii dobrych i patogennych w jelitach. Pamiętajmy jednak, że skład produktu z punktu widzenia wartości odżywczej może być bardzo różny. Najbardziej zalecane są jogurty naturalne, do których zgodnie z prawem nie można dodawać żadnych surowców niemlecznych. Inne jogurty mogą być bogato słodzone i zawierać dodatek wielu składników, co powoduje automatycznie, że produkty te stają się coraz mniej mleczne. Szczególny nacisk należy dzisiaj położyć na obecność na rynku jogurtów z dużą ilością kolorowych, słodkich drażetek. Jedno opakowanie takiego jogurtu może mieć nawet 6-7 łyżeczek cukru, o czym nie każdy konsument ma świadomość, chociaż informacje te znajdują się dzisiaj na opakowaniu każdego produktu spożywczego. Zatem wybierając jogurt, należy czytać etykiety. Im dłuższy wykaz składników, tym prawdopodobnie mniej mleka i w związku z tym nie każdy jogurt jest tak samo zalecany do częstego spożycia w diecie.